20 wyprawek szkolnych trafiło na oddział dziecięcy Szpitala Miejskiego w Ełku. Artykuły szkolne zostały zebrane podczas niedzielnej akcji Dorzuć zeszyt do wyprawki szkolnej organizowanej przez Fundację Sport Active. Większość rodziców nie stać na zakup wyprawki szkolnej, stąd pomysł przeprowadzenia akcji, mówił Łukasz Makarewicz, organizator. Przekazaliśmy rzeczy tutaj na oddział dziecięcy dla dzieci, bo one tutaj też się uczą. Przychodzą nauczyciele ze szkoły, także tutaj też są potrzebne rzeczy. Te dzieci też dużo czasu spędzają w szpitalu, są chore, także nauczyciele przychodzą, też muszą czymś pracować, także uzbieraliśmy tego dużo, także na pewno będą zadowolone. Na oddziale pediatrycznym dyżury pedagogiczne prowadzą nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 5 w Ełku. To dla nas duża pomoc, korzystamy przede wszystkim z życzliwości ofiarodawców, mówi Jolanta Szydłowska, pedagog specjalny ze szkoły podstawowej nr 5 w Ełku. Cieszymy się przede wszystkim i na wstępie chcę serdecznie podziękować za wspaniałą inicjatywę, wspaniały pomysł zebrania pomocy bardzo pożytecznych, użytecznych dla naszych pacjentów. Bardzo serdecznie dziękuję pomysłodawcom, a także przede wszystkim ofiarodawcom. Myślę, że te rzeczy będą służyły i będą bardzo potrzebne w codziennej pracy. W zasadzie bazujemy tylko na tym, co dostaniemy. Zabawki dostajemy najczęściej, przyznaję. Dlatego tym bardziej jestem wdzięczna za te rzeczy, które otrzymaliśmy dzisiaj. Ponieważ z tego, co zauważyłam, były to przybory piśmiennicze, były to książki, zeszyty, różne rzeczy takie, które potrzebne są do codziennych zajęć dydaktycznych, które też tutaj prowadzimy. Akcja odbyła się pod patronatem posła Wojciecha Kossakowskiego.